Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku. Drodzy Państwo, dzisiaj wpis specjalny poświęcony ocenie wyników mojego portfela w kwietniu 2022 roku. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynam. Portfel w kwietniu 2022 roku. Ocena i podsumowanie wyników. Drodzy Państwo, na samym początku oczywiście należy założyć, ja muszę założyć, że te wyniki, które ja osiągam w ostatnich miesiącach, podczas ostatniego półtora roku, nie gwarantują tego, że osiągnę te same wyniki w następnych miesiącach, w następnych kwartałach, w następnych latach. Jestem całkowicie świadomy tego, że wyniki, które teraz są osiągane, mogą być zupełnie odmienne i na pewno tak będzie, że będą się diametralnie różniły od tego, co osiągałem w poprzednich miesiącach, w poprzednich kwartałach i w ostatnich latach. Drodzy Państwo, jestem bardzo świadomy tego, że nie ma gwarancji osiągania wyników finansowych stóp zwrotu takich samych jak w poprzednich okresach, w przyszłych okresach, z powodu tego, że rynki finansowe są różne. Mają okresy, gdzie jest duża zmienność, kiedy jest mała zmienność, kiedy mamy do czynienia z pewnymi wydarzeniami losowymi, których wcześniej nie można było założyć. No i to jest właśnie ten czynnik, to są właśnie te czynniki, które sprawiają, że nie ma gwarancji powtórzenia się wyników w przyszłości, tych, które były w przeszłości. I tego trzeba być świadomym, inwestując na rynki finansowe. No i oczywiście na samym początku muszę powiedzieć Państwu, jaka jest moja filozofia inwestycyjna, na czym to wszystko polega. Drodzy Państwo, moja filozofia inwestycyjna opiera się na bardzo prostej zasadzie, że ja reaguję, a nie prognozuję. Ja jestem gotowy na każdy scenariusz, drodzy Państwo, bez względu na to, co się wydarzy, staram się być w rynku i zareagować poprzez to, jak zachowuje się cena. Nie posługuję się żadną analizą techniczną, żadnym magicznym wskaźnikiem, nie interesują mnie żadne wydarzenia, nie stawiam wszystkiego na jedną kartę. Mój sposób inwestowania nie polega na zachowaniu takim hazardowym, że ja ślepo wierzę w jakiś scenariusz i trzymam się go kurczowo. I to powoduje, że osiągam takie wyniki, jakie osiągam, drodzy Państwo, ponieważ filozofia reagowania, a nie prognozowania się sprawdza na rynkach finansowych i ci wszyscy z Państwa, którzy śledzą mój portfel, oni widzicie Państwo bardzo wyraźnie, że ona przynosi efekty, jest skuteczna, efektywna i moim zdaniem spełnia swoje wcześniejsze pokładane w niej zadania. Drodzy Państwo, kluczem do wszystkiego jest oczywiście dywersyfikacja. Dywersyfikacja to jest klucz do tego, żeby czuć się w miarę spokojnym, żeby znacząco ograniczać ryzyko, ponieważ inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a mój styl inwestowania mniej więcej odzwierciedla filozofię inwestycyjną funduszy hedgingowych, które są nastawione na to, żeby inwestować bez względu na koniunkturę, bez względu na to, czy jest hossa, czy jest bessa, czy jest inflacja, deflacja, czy jest kryzys, czy jest boom gospodarczy, czy jest rozwój, czy recesja. Bez względu na to fundusz hedgingowy stara się wychwycić trendy, stara się maksymalnie, jak tylko się da, zmniejszyć ryzyko, zminimalizować ryzyko, tak żeby tylko i wyłącznie płynąć na fali trendów, które udaje się wyłapywać takiemu podmiotowi inwestycyjnemu. Drodzy Państwo, dywersyfikacja jest kluczowa. Ja osobiście posiadam dwie dywersyfikacje główne. Czasowe, inwestycja średnioterminowa, czyli tak zwany portfel średnioterminowy i portfel krótkoterminowy. W portfelu średnioterminowym staram się wychwytywać te tendencje, które są obserwowane na przestrzeni kilkunastu tygodni, kilku miesięcy, kilku kwartałów. Natomiast inwestowanie krótkoterminowe w mój portfel krótkoterminowy polega na wychwytywaniu kilkudniowych impulsów cenowych, które czasami występują na rynkach, albo też czasami starają się wydłużyć w czasie swoją obecność i ja po prostu staram się w krótkim terminie wychwytywać tego rodzaju impulsy inwestycyjne. Plus dodatkowo dywersyfikacja poprzez 5 różnych klas aktywów. Indeksy giełdowe, Forex, surowce, obligacje, a nawet Bitcoin. Znacząca część tych klas aktywów jest związana z ryzykiem, ale też zachowuje się odmiennie, kiedy ryzyko jest wyprzedawane na rynkach finansowych. To pozwala wychwytywać właśnie te tendencje, których jest bardzo dużo podczas obserwacji notowań różnych instrumentów finansowych. I moim zadaniem jest właśnie wychwytywać tego rodzaju impulsy, żeby
portfelu krótkoterminowym na tym zarabiać. Drodzy Państwo, i oczywiście jestem w pełni świadomym, że próba wychwytywania impulsów związanych z trendem wiąże się z tym, że zdecydowana większość transakcji będzie stratna. I tak też jest w moim portfelu. W moim portfelu zdecydowana większość transakcji jest stratna. Ale nie obawiam się tego, ponieważ kiedy wystąpi trend, to te moje pozycje, które wyłapią ten trend, są w stanie zarobić na wszystkie straty, odrobić te wszystkie straty, zarobić na kolejne straty i oczywiście dać tą dodatkową poduszkę stopy zwrotu, żeby portfel jako całość generował dodatnie stopy zwrotu. Jak widzicie Państwo, ci, którzy Państwo obserwujecie mój portfel, to widać jak na dłoni, że ta filozofia się po prostu sprawdza. No i oczywiście, drodzy Państwo, jako że jest 5 różnych klas aktywów, niektóre zachowują się tak, niektóre inaczej i wiele elementów hedżuje siebie nawzajem, czyli zabezpiecza, zmniejszając ryzyko transakcji na ogólnym portfelu, co jest pozytywnie odbierane przez cały wynik portfelowy i jestem z tego bardzo zadowolony, że naprawdę część aktywów zachowuje się tak, jak wcześniej sobie założyłem w moich teoretycznych, wcześniejszych zakładach o to, że tak portfel powinien funkcjonować i rzeczywiście tak się dzieje, więc to, że hedging występuje także w obrębie mojego portfela, jest bardzo pozytywną informacją i z tego się bardzo cieszę. I drodzy Państwo, nie obchodzi mnie, jeszcze raz powtórzę, nie obchodzi mnie w inwestowaniu, czy coś pójdzie w górę, czy coś pójdzie w dół, czy będzie hossa, czy będzie bessa, czy będzie inflacja, czy będzie deflacja. Nie obchodzi mnie, czy będzie boom gospodarczy, rozwój, recesja itd., itd., ze względu na to, że te wszystkie czynniki są uwzględniane w cenach i bez względu na to, czy ta jeden czynnik, drugi czynnik, piąty, siódmy wystąpi, to ceny aktywów to uwzględnią i moim zadaniem, mojego portfela, moich pozycji jest wychwycić to zachowanie ceny. Więc moja filozofia inwestycyjna, poza tym, że ja reaguję, a nie prognozuję, bazuje tylko i wyłącznie na zachowaniu ceny. Tylko zachowanie ceny mnie interesuje, żadne inne magiczne wskaźniki i tego typu prognozy, różnego rodzaju obstawiania, hazard. Nie interesuje mnie hazard. Moja filozofia inwestycyjna nie jest hazardem, jest po prostu metodą wychwytywania trendów na rynkach finansowych poprzez filozofię reagowania, a nie prognozowania. Drodzy Państwo, jakie jest zagrożenie dla tej filozofii, ponieważ no, nie ma idealnych rzeczy na świecie. Zagrożeniem dla tej filozofii są okresy małej aktywności, małej zmienności, kiedy się niewiele dzieje, kiedy jest wiele czynników, które powodują fałszywe wybicia, różne dziwne ruchy, które na rynkach finansowych występują dość często i myślę, że wtedy warto się na nie zabezpieczać, a zabezpieczeniem jest właśnie to, że w portfelu jest nawet 30-35 różnych instrumentów finansowych, które w pewnego rodzaju, w pewien sposób starają się zabezpieczyć właśnie przed tym, że część rynku wpadnie w horyzont cenowy, który jest zagrożeniem dla mojej filozofii inwestycyjnej, ponieważ gdyby wystąpiła taka flauta, no to wtedy moje wyniki finansowe mojego portfela byłyby oczywiście ujemne i jestem o tym święcie przekonany, ponieważ z doświadczenia wiem, że czasem takie momenty występują, no i wtedy oczywiście wyniki nie są aż tak bardzo pozytywne. No i drodzy Państwo, osobiście przy inwestowaniu posługuję się tylko i wyłącznie zleceniami stop entry. Stop entry to jest specjalne zlecenie stop, które pozwala nam wchodzić w rynek powyżej albo poniżej bieżącej ceny. To nie jest taki zwyczajny stop loss. To jest zlecenie, które pozwala wychwycić dany ruch, jeżeli sama cena, zachowanie ceny, jeżeli zachowanie ceny temu będzie sprzyjało. Więc moje zlecenia stop entry, które są ustalane raz dziennie, na cały dzień, one po prostu są w rynku i czekają na to, aż zostaną trafione przez cenę, bądź też nie zostaną trafione. To jest zasadniczy element, który pozwala mi funkcjonować także na innych płaszczyznach życia codziennego, rodzinnym, innym zawodowym, różnego rodzaju innych aktywności. Więc w moim portfelu dominują absolutnie zlecenia stop entry, czyli zlecenia stop and reverse, które starają się właśnie wychwycić daną cenę i wtedy, kiedy ona jest trafiona, dokonać transakcji tak, żeby starać się wychwycić te tendencje rynkowe, które mają miejsce na rynku. Dlatego ja jestem gotowy na każdy scenariusz. Drodzy Państwo, jeszcze raz powtórzę, nieważne, nie obchodzi mnie to naprawdę, czy będzie hossa, czy będzie bessa, spadki, wzrosty, recesja, depresja, czy będzie hossa, czy będą różne inne uwarunkowania rynkowe z powodu tego, że posiadanie na wcześniej określonych poziomach zleceń stop entry pozwala
tylko i wyłącznie czekać na to, czy zlecenie zostanie zrealizowane, czy też nie zostanie zrealizowane i po prostu dostosowywać się do tego, co się dzieje na rynku, ponieważ obchodzi mnie tylko price action, czyli zachowanie ceny. Drodzy Państwo, co jest także istotne? To ta moja aktywność, ten mój portfel jest, ma za zadanie także ograniczyć wpływ skrajnych emocji na inwestowanie. Co to oznacza? Drodzy Państwo, to oznacza, że jestem w miarę zabezpieczony przed wpływem skrajnych emocji, które wiążą się z inwestowaniem. Drodzy Państwo, te skrajne emocje to jest chciwość i strach. Każdy z Państwa inwestował kiedykolwiek własne pieniądze, to wie, że inwestowanie wiąże się z tymi dwoma skrajnymi emocjami, chciwością i strachem. I posiadanie metody inwestycyjnej, takiej filozofii, ono pozwala nam maksymalnie ograniczyć wpływ tych skrajnych emocji na nasze zachowanie. Pozwala pozbyć się emocji chciwości, kiedy wszystko idzie jak po maśle, zarabiają praktycznie wszystkie pozycje, wynik finansowy jest gigantyczny, bardzo dobry. Pozwala także nas zabezpieczyć w sytuacji, kiedy tracimy, kiedy praktycznie większość transakcji jest stratnych, kiedy obserwujemy, że nasze wyniki inwestycyjne na większości portfela są negatywne, kiedy mamy wpływ czynników, które sprawiają, że mamy obsunięcie kapitału i gdybyśmy nie posiadali metody inwestycyjnej, gdybym nie posiadał własnej metody inwestycyjnej, no to wtedy byłbym skazany na pogłębianie negatywnego wpływu moich emocji na wyniki. Więc posiadanie metody inwestycyjnej zabezpiecza nas przed negatywnym wpływem tych dwóch emocji, chciwości i strachu na to, co robimy na rynkach finansowych. I dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, że taką metodę posiadam, ponieważ poza tym, że pozwala mi robić w życiu różne inne rzeczy, jeszcze raz powtarzam, na płaszczyźnie zawodowej, osobistej, różnego rodzaju rodzinnej i oczywiście być także na rynkach finansowych i starać się realizować swoje plany i oczywiście założenia inwestycyjne bez względu na to, co się dzieje na rynku i oczywiście ograniczać te skrajne emocje, które towarzyszą inwestowaniu, a nie łudźmy się, rynek finansowy to jest miejsce, gdzie 90-95% uczestników traci, zwłaszcza inwestorów indywidualnych, a traci przede wszystkim przez to, że nie posiadają własnej metody inwestycyjnej oraz podlegają negatywnemu wpływowi emocji, chciwości i strachu. No i drodzy Państwo, teraz jest czas na to, żeby omówić efekty wyników mojego portfela w kwietniu 2022 roku. No i co widzimy? Drodzy Państwo, jestem bardzo zadowolony z tego miesiąca, chociaż wyniki portfela nie są aż tak dobre jak w marcu, kiedy zmienność była naprawdę ogromna, kiedy byliśmy świadkami gładki w miarę trendów. Wyniki inwestycyjne w kwietniu są dodatnie, ponieważ stopa zwrotu z całego portfela w tym miesiącu to niecałe plus 2%, więc jestem z tego zadowolony. Jestem z tego zadowolony także z tego powodu, że po tym bardzo dobrym miesiącu mam kolejny miesiąc, gdzie stopa zwrotu jest dodatnia, a dość często także z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mamy do czynienia z miesiącem o bardzo dobrej stopie zwrotu, to następny może być bardzo często z dość dużą ujemną stopą zwrotu, a tym razem tak się nie stało, więc jestem z tego naprawdę zadowolony. Drodzy Państwo, a takie składowe, które najbardziej kontrybuowały pozytywnie do mojej stopy zwrotu, to przede wszystkim oczywiście Bitcoin. Bitcoin, który jak widzicie, drodzy Państwo, od momentu pierwszej publikacji dla Państwa moich wyników, to już na każdym Bitcoinie udało mi się nawet zarobić 100 tysięcy dolarów, więc jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak dobrze funkcjonuje moja metoda inwestycyjna na rynku kryptowaluty. Takim drugim ciekawym miejscem, które oczywiście teraz fantastycznie performuje, są oczywiście niemieckie obligacje. Praktycznie cała ta wielka fala wyprzedaży, wielka fala bessy została wychwycona przez zachowanie Bitcoina. Jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Dodatkowo w ostatnich dniach byliśmy świadkami wielkiej fali wyprzedaży jena japońskiego i praktycznie wszystkie moje składowe związane z jenem także dały bardzo pozytywną stopę zwrotu, więc jestem z tego szczególnie zadowolony. Moim zdaniem szczególnie jestem zadowolony z zachowania pary dolar do jena. I oczywiście indeksy giełdowe, które także cały czas bardzo dobrze synchronizowały się z rynkiem, czyli indeks Nasdaq, indeks Nikkei oraz inne indeksy giełdowe, które także dały dodatkową stopę zwrotu. Natomiast z czego nie jestem zadowolony? Zupełny jest brak synchronizacji w moim portfelu pary, na przykład dolar do Kanady. Tutaj obsunięcie kapitału jest rekordowe, wielkie.
tutaj ta para kontrybuje negatywnie, i to bardzo mocno negatywnie, do stopy zwrotu. I bardzo podobnie zachowuje się miedź, którą, gdzie nie udało się mi na razie zanegować tego obsunięcia kapitału, które jest rekordowe, które powoduje, że zwłaszcza zachowanie tego metalu wpływa negatywnie na zachowanie całego portfela. Więc te dwa czynniki, te dwie składowe powodują, że mam do czynienia właśnie z pewnego rodzaju zmniejszeniem pozytywnego wyniku jako całości, bo jeszcze raz przypominam, w kwietniu stopa zwrotu z mojego portfela to niecałe 2%, jestem z tego zadowolony, bo co prawda zakładałem, że będzie w kwietniu wzrost indeksów na giełdowych i będziemy świadkami presji na to, żeby kwiecień był dobrym miesiącem dla ryzyka, jednak tak się nie stało. Było zupełnie odwrotnie, ale pomimo tego, drodzy Państwo, jeszcze raz widzicie Państwo, pomimo tego, że zakładałem jeden scenariusz, było odwrotnie, to pomimo tego udało mi się wygenerować pozytywną stopę zwrotu i z tego jestem zadowolony. To jeszcze raz potwierdza, że ta filozofia reagowania, a nie prognozowania, jest bardzo dobrą filozofią, która przynosi efekty i owoce na rynkach finansowych. No i oczywiście jestem tego świadomy, że ta metoda inwestycyjna jest dopasowana do mojej osobowości, do mojego profilu ryzyka, bo jeszcze raz podkreślę, mój profil ryzyka pokazuje większą, podwyższoną tolerancję do ryzyka, więc moja strategia wiąże się z inwestowaniem oczywiście na lewarze, czyli na dźwigni finansowej. Jestem tego świadomy. No i oczywiście to nie są to jakieś wartości skrajnie duże tej dźwigni finansowej, ale one występują, ale moja filozofia jest dopasowana do mojego profilu ryzyka i do mojej osobowości, czyli jestem inwestorem takim swing tradingowym, czyli wyłapującym kilkudniowe tendencje, a nie day traderem, krótkoterminowym spekulantem, takim skalperem, który stara się wychwycić kilkutikowe zmienności. Moja osobowość jest taka, że czekam na kilkudniowe impulsy, a nie na takie krótkoterminowe, day tradingowe jakieś mikroruchy. No i oczywiście jestem w pełni świadomy, drodzy Państwo, że to, co się wydarzyło w moim portfelu, czyli ta dodatnia stopa zwrotu, ona na pewno się nie powtórzy. Nie będzie tożsamego zachowania indeksów giełdowych, różnych innych składowych portfela i nie będzie tożsamych wyników w przyszłości. Jestem o tym święcie przekonany. Oczywiście jestem także, wyznaczyłem sobie na samym początku tego roku bariery, których pokonanie, gdyby się tendencje odwróciły pozytywne na negatywne wyników mojego portfela, doprowadziły do pewnego rodzaju zmian w moim podejściu do inwestowania, ale te scenariusze na razie się nie materializują. Trzymam kciuki, żeby się nie materializowały. Jestem zadowolony z tego, że pomimo zmienności i pomimo aktywności różnych instrumentów finansowych i rynków w kwietniu, stopa zwrotu była znowu dodatnia, więc jestem zadowolony z tego, że mój cały portfel w 2022 roku to jest już nieco ponad plus 28% stopy zwrotu. Jestem z tego zadowolony i czerpię z tego satysfakcję, ponieważ najważniejsze przesłanie dla mnie jest takie, że ta moja metoda inwestycyjna działa, czyli wszystko jest w porządku i działam dalej bez względu na to, czy w maju przyniesie spadki indeksów giełdowych, wzrosty indeksów giełdowych, spadki surowców, wzrosty surowców, spadki bitcoina, wzrosty bitcoina. Mnie to po prostu nie interesuje, ponieważ dla mnie najważniejsza jest zmienność, w miarę gładkie trendy i wtedy na pewno moja metoda inwestycyjna będzie skuteczna i dalej efektywna. Nie ma oczywiście gwarancji tego, że osiągnę tożsame stopy zwrotu. Na pewno one będą inne, ale rynki finansowe są tak ciekawe, że na pewno wiele się ciekawego wydarzy. A jeszcze raz podkreślam moje osobiste takie subiektywne oceny. Są na maj związane z tym, co zrobi Fed, ponieważ aktywność Fedu, to co się może wydarzyć już w środę, czyli zwłaszcza ograniczanie bilansu Fedu, które jeżeli zostanie ogłoszone, może mieć dewastujące znaczenie i wpływ na rynki finansowe, zwłaszcza na rynek akcji, powinien teoretycznie doprowadzić do spadków indeksów giełdowych, do wyprzedaży ryzyka, ale jak wiecie Państwo, jeszcze raz podkreślam, nie obchodzi mnie to, czy będą spadki, czy wzrosty, nie nastawiam się mentalnie, psychicznie, nie nastawiam się tylko i wyłącznie na jeden scenariusz, ponieważ ja reaguję, a nie prognozuję. Jeżeli będą spadki, to będę na spadkach. Jeżeli będą wzrosty, będę na wzrostu i będę z tego czerpał swoje korzyści. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji majowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej.
a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i miłego całego maja. Do zobaczenia, do usłyszenia.